wszystkim, tu Ona Delula, witam Was w kochanych kłopotach w The Sims 4. Trochę nas tutaj nie było, jesteśmy u Mileny i Dawida. Jak mogliście już zobaczyć w cutscenkach, młodzi mają tutaj pewne problemy. Któż ich nie ma? Otóż to, wszyscy! Dlatego oni również. Tutaj, słuchajcie, coś zaczyna się psuć, nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. Ten się spotyka z jakimiś kolegami z pracy, ta siedzi w domu, ogląda jakieś seriale w ogóle. O co, come on. Oczywiście, słuchajcie, już Wam wyjaśniam, o co. Dawid podjął karierę, jest sportowcem, ma chyba trzeci poziom kariery, no i z tymi kolegami, czy w ogóle z ekipą z pracy lubi się często, gęsto spotykać. Milena nie za bardzo przypada za tym towarzystwem, głównie dlatego, że jest tam taka dziewczyna o imieniu Słodkim, czyli Candy, która ją wkurza generalnie. Tak wygląda sytuacja. Nie wiadomo tam, czy ona leci na tego Dawida, czy ona na niego nie leci. To się po prostu wszystko jeszcze tam okaże, tak? W każdym bądź razie ona wkurza naszą Milenę dość mocno, więc Milena na te imprezy niezbyt chętnie chodzi i widzieliście, że siedziała tutaj w domu, tak? Dawid już wrócił, słuchajcie, znaczy wrócił, to już w ogóle jest inny dzień. No i on na drugi dzień idzie do pracy, wiadomo, no Milena na razie nie podjęła żadnej kariery. Tak to się tutaj prezentuje, ale myśli na przykład o tym, żeby napisać jakiś romans, jakąś książkę i wydać to, nie wiadomo, może to będzie hit, może to będzie kit, to się okaże, czy ona w ogóle będzie się tym zajmować w przyszłości. Ona dalej sobie tutaj jakiś tam telewizorek ogląda, coś tam leci, słuchajcie, ale pomyślała, że może tak ostatnio dość gwałtownie zareagowała na to, że Dawid chce, on ma na imię Dawid, tak? Hello! Dobra, nic mi się tu nie podświetla, chyba dlatego, że usunęłam kryształki. Ale okej. Dobra. Tak, my sobie tutaj do niego podejdziemy, słuchajcie, i spróbujemy troszkę załagodzić tą sytuację, bo nam tutaj bardzo pospadały te relacje przez tą ostatnią kłótnię. No i Milena właśnie przyjdzie tutaj trochę, tak wiecie, porozmawiać, jak tam było na tej imprezie i w ogóle. Chcę tutaj generalnie załagodzić trochę sprawę, bo myśli, że odrobinę wybuchowo zareagowała, tak? Ale od dłuższego czasu, słuchajcie, zaczynało ją to wnerwiać dość tak porządnie, że on tam chodzi, imprezuje właśnie. Czasami wraca dość taki podchmielony, więc no, zobaczmy sobie na relację w ogóle naszego Dawida, czy jest, na jakiej stopie on tu jest z Candy. Wiecie co, nie mają jakiejś tam super relacji, ale to nie zmienia faktu, że Milena nie jest zadowolona z tej znajomości. Okej, widzę, że on tutaj tak nawet spoko zareagował na te, powiedzmy, nasze przeprosiny, bo Milena, wiecie, ma trochę problem tutaj z przepraszaniem. Nawet jeśli uważa, że zbyt mocno tutaj zareagowała ostatnim razem, no to go nie przeprosi, bo jakiś tam uraz został zachowany, ale będzie próbowała tutaj w inny sposób powrócić do tych dobrych relacji. No, dobra. Obejmiemy go i w ogóle spróbujemy dzisiaj też gdzieś wyskoczyć, pobyć troszkę sam na sam, może się tutaj wszystko ułoży. Generalnie Dawid, słuchajcie, no jest sportowcem, tak? Więc on dzisiaj chce iść na siłownię, tak? Chce troszkę jeszcze przypakować, bo jutro czeka go ciężki trening, więc chce być w formie. No i tak, no chce iść na siłownię. Milenie chyba nie za bardzo podoba się ten pomysł. Ona to raczej taka sportowa dziewczyna to nie jest, wiecie? Tak raczej usiąść sobie z książką gdzieś tam, najlepiej na kanapie, tak, czy tam w łóżeczku sobie poczytać, tak na spokojnie, jakiś tam chill out. A Dawid właśnie, on lubi, wiecie, żeby coś się działo, lubi chodzić na imprezy gdzieś tam do baru, lubi chodzić na karaoke, lubi się spotykać ze swoimi znajomymi, natomiast Milena trochę robi się taka wycofana. Wiecie, ona zawsze była taka, ona zawsze była też trochę taką szarą myszką, tak, więc ona nagle się tutaj nie zmieni, nie ma jakiejś transformacji mega. Także no nie wiem, jak tutaj ten związek się ich potoczy. Nie wiem, o co chodzi, brak obiektów na sprzedaż. To mi teraz ciągle wyskakuje. O co ho? Dobra, lecimy, słuchajcie, do tej siłowni, bo się tutaj tak rozgadałam, bez sensu. Podróżuj. I oczywiście bierzemy Dawida ze sobą, no bo on tutaj chce iść do tej siłowni wielce. Także widzimy się na miejscu. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w naszej tej miejskiej siłowni. Zagadajmy coś jeszcze do niego, dajmy mu buzi, czy coś tam spróbujemy go skusić. Bo wiecie, tutaj ten romantyzm nam naprawdę poleciał na łeb i na szyję. To była poważna kłótnia. Może to tak nie wyglądało na tych cutscenkach,
ale jednak no, Dawid też jest zmęczony tymi ciągłymi scenami, wiecie, zazdrości w ogóle. Nic się nie dzieje, a ta na niego wrzeszczy, nie? Ta znowu sobie tam wyobraża, że on coś z tą Candy, no po prostu jakaś masakra. Generalnie, no wiecie jak to jest. To znaczy, chodzi mi o to, że przeciwieństwa się... O, hello, Bruno! Przeciwieństwa się przyciągają i się uzupełniają, tak? Ale ja nie wiem, czy na dłuższą metę to jest dobre rozwiązanie. Dobra, idziesz ćwiczyć, czy gadasz sam do siebie, bo już nie ogarniam, o co chodzi. Ona już dawno poszła ćwiczyć, wiesz, Dawid? Także może się rusz, bo zabraknie dla ciebie tutaj bieżni. Właśnie bym chciała, żeby oni tutaj sobie poćwiczyli. Na bieżni przez chwilę Bruno pompuje. Jezus Maryjo. Ten to normalnie jest mistrz tutaj. On się ciągle gdzieś tam kręci, nie? Gdzie my idziemy, to ten Bruno jest. Ja jeszcze patrzę, kto tutaj ciekawy. Jest. Tutaj jest, widzę, Paolo. On też jest z tej grupki naszego Dawida. A na dole kto tam przebywa? Nie ma nikogo takiego. Dobra, no tam chwilę popompujemy, słuchajcie. Poślady i tam w ogóle, nie? Pobiegamy sobie. Myślę, że gdzieś wyskoczymy na miasto, nie? No kurde, należy nam się. Ja wiem, że jest środek tygodnia. Kiedy my w ogóle idziemy do pracy? Tak w ogóle, chciałam się zapytać. Okej, wszystko tu już mamy. Może dostaniemy awans. Trening, dopiero zaczęty. Okej, a przez ile ja mam trenować niby? Nie pisze mi. O kurde, my idziemy dopiero na 14 do roboty, także luzik, słuchajcie. O, patrzcie, mamy trzeci poziom. Nie wiem, tutaj jakieś okularki. Ona ma okulary na sobie? O Jezu, i tu jeszcze jakie masakra, muszę jej poprawiać te stroje. No tak, ona teraz nosi szkła kontaktowe, ale jak pamiętacie, to ona zawsze miała okularki, nie? Także może na siłowni nie lubi. Wow, co to za laska? To jest ta chyba od Bruna, nie? Ta jak jej tam, ta jak jej tam. No i teraz nie mam tego, nie mam podpisów, bo nie mam kryształków. Nelly, tak, przypomniało mi się. Jezus. Dobra, biegamy. Ja tutaj zobaczę tylko ich potrzeby, co im brakuje. Tutaj widzę, że wszystko jest okej w miarę. No i nie widzimy też postępów ich, no bo nie ma kryształków, ale nie chciało mi się, słuchajcie, już ich włączyć. Zresztą one są tak naprawdę zbędne, te kryształki, tak. Patrzcie, ta też pompuje ostro, no w sumie też policjantka, nie? Tak jak Bruno. Czy ty, moja droga, coś tam potrzebujesz? Jeść ci się chce. Dobra, to chodźmy na miasto, słuchajcie. Tutaj może gdzieś w pobliżu jakieś budki będą otwarte, nie? Tylko się przebierzcie. Stroje, proszę bardzo, zmień strój. Tak, dzisiaj po prostu tylko we dwoje. Zobaczymy, czy uda im się ogarnąć ten chaos, który gdzieś tam wkradł się do tego związku. Poza tym, słuchajcie, Boże, oni są jeszcze tacy młodzi. Są tacy młodzi i już, wiecie, mieszkają gdzieś tam na swoim. Inaczej jest jednak, jak się tak, wiecie, spotykacie ze sobą, nie mieszkacie razem, bo... Właśnie jak się już mieszka razem, to wychodzą później no, różne tam rzeczy. Rzeczy. Różne rzeczy, fajne i czasami niefajne. Także no co, tak to jest. Czy tu jest coś otwarte? O, tutaj możemy coś kupić. Co my możemy tutaj kupić? Zamów jedzenie. Babeczki, miam, miam. Truskawkową, ale bym zjadła taką truskawkową. Dobra, a ty jesteś głodny? No dobra, ty też jesteś głodny troszkę. Może sportowiec tam, wiecie, nie powinien po treningu zaraz, marchewkową mu weźmiemy, zaraz wcinać jakiegoś cukru. Zresztą nie wiem, tam nie znam się, nie? I, ale zjemy sobie tutaj bardziej dla towarzystwa tą... Aha, okej, okay, fajnie. Tak, super, też się cieszę. Ktoś do nas dzwoni, patrzcie, gratuluję zdobycia świetnej posady, wow! Będziemy musieli gdzieś indziej sobie pójść. Myślę, że też gdzieś tutaj do naszego miasta. Słuchajcie, gdzieś te jest tam szmeges. Znajdziemy coś do jedzenia i widzę się z wami za chwilkę. Zamówiliśmy sobie jedzonko. Zaraz nasi simowi zaczną jeść. Już jest troszkę późno, jest po 18. Taki spóźniony obiad sobie zjemy, słuchajcie. Po treningu będziemy się obiadać. Trudno. Manie, kosiarz mnie dzisiaj prześladuje. Gdzieś tam po raz do tego... O kurde, Candy. To jest ona. Chyba tak. Teraz mi nie pokazuje imion, ale po tych głosach ją rozpoznaję. Okej, okay, dobra. Jak tutaj przyjdzie, to się chyba wścieknę. A czy to jest... To jest chyba ojciec Dawida, tak w ogóle. Czy my dostaliśmy to jedzenie? Czemu obok niej nie usiadłeś? Chodź tutaj. Usiądź chociaż naprzeciwko. Dobra. Widzę, że chyba nie chce. Nie chce siedzieć naprzeciwko Mileny. Nie, dobra. Idzie. Fajnie, zjedzą sobie coś. No tutaj widzę takie bardziej zdrowe jakieś jedzonko sobie zamówił. Patrzcie, jakaś taksa jedzie.
Dobra, ten się niepotrzebnie tutaj mi drze nad uchem, ale dobra, jakoś to przeżyje. Dobra, ktoś tu jeszcze ciekawy? No, widzę, że tam ludzie się plątają koło tego baru bardziej. Okej. Może my też sobie dzisiaj pójdziemy gdzieś. O, fajnie, poznaliśmy nową potrawę, także supcio. Czekamy jeszcze, aż nasz Luby tutaj skończy jeść. Zaprosi na noc. Dobra, poszeptamy mu tutaj słodkie słówka jak najbardziej, moi drodzy. Widzę, że on taki trochę podłamany jakiś jest. Ale dobra. Powinien się dzisiaj wyspać, nie? Skoro jutro taki ważny ma dzień i w ogóle jakiś trening czy coś, ale... Dobra, popędziemy trochę z Mileną. Jeju, patrzcie, jakie słodziaczki! Miau! Ten wzrok. Nie no, muszę wam powiedzieć, że Milena jest bardzo w nim zakochana i chyba jest bardzo zazdrosna też. Dobra, i też za chwilkę zacznie nam tutaj brzydko pachnieć. Ulala. Kogo my tu jeszcze mamy? Nie wiem, gdzie chcę iść. Słuchajcie, słuchajcie. Dobra, ale posililiśmy się, co jest najważniejsze, więc chyba czas zmieniać lokalizację. Fajnie to wygląda, nie? Tutaj szkoda, że tam nie ma żadnego takiego baru czy coś, ale było super. Dobra, słuchajcie, widzimy się na miejscu. Tam, gdzie będziemy, tam będziemy. Jesteśmy na miejscu, wybraliśmy się jednak do kina, słuchajcie, na taki późniejszy seans. Zamówimy sobie może jeszcze drinka. Zamów drinka dla grupy, coś sobie tutaj fajnego wybierzemy, obejrzemy filmik. Super, nie? Weźmiemy sobie to. W sumie jakoś kasą na razie nie musimy się zbytnio przejmować. I ja myślałam, że to jest barmanka, to jest barman. O matko, barman, nie? Chyba barman. Jezu. Nie no, chyba barman, dobra. Weźmiemy sobie właśnie tego drinka, pójdziemy sobie pooglądać film, oglądaj telewizję, nie, oglądaj film z... Co by tu wybrać, co? Może Wietrzne Wzgórza. To tak bardziej właśnie pod Milenę. Okej. Okay. Ej, 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 gdzie wy idziecie? No właśnie, chciałam, żeby z tej sali skorzystali, bo tutaj też jest jakaś u góry taka malutka, ale myślę, że tutaj by było fajnie usiąść razem, proszę bardzo, proszę siadać na tyłeczkach. No i super, fajnie się bawią, patrzcie, i wypiją coś, i pojedli, i film obejrzą. A czemu ty nie pijesz tego drinka, co? Gdzie ty go masz w ogóle? A ty już wypiłaś go? Ja widziałam tak, jakbyś go gdzieś odkładała. Nie wiem, co ona zrobiła z tym drinkiem, słuchajcie, ale w wyposażeniu go nie ma. Zakładam, że już wypiła. Jej, kolejka, ale super, nie? Ej, moja droga, gdzie ty? Usiądź mi tutaj, na tyłeczku. Proszę bardzo, na tyłeczku siadać. Dobra, możesz tam. Wkurza mi właśnie to, że na przykład idą gdzieś, nie siedzą razem. To jest masakra. Albo jak rozmawiają ostatnio ze sobą przez drzwi, czy przez ścianę, albo stoją do siebie plecami i rozmawiają. To jest takie bez sensu trochę, nie? Patrzcie, już jest 21. Gdyby nie to... Ojej, Milena się wzruszyła tutaj. Dawid chyba też. Barman się zastanawia, co się tam dzieje w ogóle w tej sali kinowej. Okej, okay. Kogoś tutaj aresztują. No, to takie, taka klasyka, coś takiego jakby trochę Casablanca. No. Poszedł spać do celi. Okej. Okay. Gdyby Milena właśnie nie miała takiego niskiego poziomu higieny, to myślę, że gdzieś byśmy jeszcze zabalowali. Ale czekajcie, bo tu gdzieś chyba widziałam prysznic. Czy to był prysznic? Jest prysznic. Lala. A ty, mój drogi, jak się trzymasz? Patrzcie, on się bardzo dobrze trzyma, no to Milena weźmie sobie prysznic i może jeszcze gdzieś wyskoczymy, nie? Na jakieś bailando, no czemu nie w sumie? Dobra, widzę, że tutaj film się skończył. Okej, okay, Milena, no to chodź. A tutaj na dole nie ma pryszniców? I chyba nie. Dobra, no to idziemy do góry. Tutaj jest prysznic, weź sobie. Ty, mój drogi, chodź, możesz sobie tutaj na przykład pograć w grę przez chwilkę, jak ona będzie brała ten prysznic, żebyś się czymś zajął. Fajne wyjście. Ej, w ogóle super, że ktoś tutaj pomyślał na przykład o prysznicu, nie? No to takie pomocne jest w sumie. Dobra, a może byśmy poszli... Gdzie co, może na jakieś karaoke, może jeszcze na jakiegoś drinka? Fajnie by było, nie? Teraz tobie higiena tutaj kuleje, no mój drogi, ja cię proszę. Ja cię proszę. Milena jest trochę już senna. Usiądź sobie, moja droga. Albo nie, wiecie co, nie będę go posuwać do toalety, bo to jest bez sensu. Wybierzemy się jeszcze tylko na chwilkę. Ale niech on podejdzie, niech on też wykaże jakąś inicjatywę, wiecie, że mu zależy, że on chce poprawić te relacje, nie? Tutaj musimy jej dać do zrozumienia, że oświadczy się, że z Candy nic nas nie łączy, że to jest tylko, wiecie, no jakaś tam recepcjonistka po prostu w naszym klubie sportowym, że nie i w ogóle, że...
No, nawet jeśli ona coś do nas, to my do niej nie. Także musimy tutaj Milenę przekonać o tym, że darzymy ją głębokim uczuciem. No nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Na pewno jedyne, co mogę powiedzieć, to, że między nimi jest chemia, słuchajcie, cały czas. O tak. Dobra, opowiemy jej flirciarski dowcip i za chwilkę będziemy się zbierać, bo już jest dość późno. Ale tak jak mówię, ten dzień, właściwie ten wieczór to miał być wieczór dla nich, żeby trochę tak złagodzić ten cios po tej ostatniej kłótni. Tutaj w ogóle w następnym odcinku myślę, że Milena powinna się z siostrami spotkać, nie? Bo ostatnio tak do nich wydzwaniała. Może nawet nie spotykała się, no bo wszyscy mieli tam swoje sprawy na głowie. Ale wydzwaniała do nich i mówiła, że tak ostatnio jest kiepsko w ogóle w tym związku. No ale teraz trzeba będzie zadzwonić, prawda? I może to odkręcić, czy powiedzieć, że wiecie, no, w każdym związku jest jakiś kryzys, ale teraz po prostu mamy cudowny okres i tak dalej. Także do siostrzyczek na pewno sobie zajrzymy w następnym odcinku. Jesteśmy już na miejscu, tutaj sobie podejdziemy, żeby zamówić sobie drinka. Słuchajcie, bardzo ładna barmanka tutaj. Dobra. O, już nam zrobiła drinasa. To fajnie, szybko poszło. Patrzcie na Milenę, patrzcie na ten wzrok. Milena, no chyba też o barmankę nie będziesz zazdrosna. Jeju, no mani o każdą kobietę tutaj, która chociaż tylko spojrzy. Je, patrzcie, jak ona na niego patrzy. No, w sumie też bym była zazdrosna, gdyby jakaś tutaj ruda tak się gapiła na mojego faceta. Uff, dobra. Pijemy drinka, słuchajcie. Zagadamy, słuchajcie, tak grzecznościowo, słuchajcie, do barmanki, zabawne powitanie. O, patrzcie, dobrze jej idzie. Nieźle. Milena, co ty się tak drapiesz? Się weź normalnie kobieto, porządnie umyj, a nie drapiesz mi się tutaj co chwilę. Naprawdę. O kurczę, chyba Milena tutaj, widzicie, specjalnie tak zagaduje, żeby on nie zagadywał barmanki. No nic, my postanowimy tutaj jeszcze coś tam z nią pogadać o ostatnim filmie, który wszedł do kina. Patrzcie na Milenę, patrzcie na nią, o Matko Bosko. Chyba nie jest z tego powodu zadowolona, że on rozmawia z jakąś dziewczyną, wiecie. I może po stronie Dawida to jest nawet takie grzecznościowe, tak? No zagadał do tej barmanki, no bo tutaj stoi, zrobiła im drinki w ogóle, tak? Ale Milena chyba jednak, o właśnie, wyobrażała sobie coś tutaj zupełnie innego, że ten wieczór będzie tylko we dwoje. I tutaj chyba chce pokazać tej rudej lady, bardzo ładnej, tego nawiasem mówiąc, że to jest jej facet, który dziwnie się teraz zachowuje, ale mimo wszystko. Dobra, ja widzę, że tobie chce się si, mój drogi, co? Dobra, wypijcie tylko do końca te drinki i już lecimy do domu, naprawdę. U Milena widzę, że tutaj niezbyt jest zadowolona z towarzystwa przy barze. Dawid pewnie się znowu zastanawia, o co jej chodzi i w ogóle. Dobra, porozmawiaj tutaj o sporcie z nią. I naprawdę będziemy się za chwilkę zbierać. Patrzcie. Tylko on się odezwie i Milena już tutaj wkracza do akcji, żeby zaznaczyć, że Dawid jest jej facetem. Chyba mu się to, słuchajcie, nie spodobało, że ona ciągle mu się wcina w słowo. No. Niedobrze być też tak zazdrosnym, chorobliwie, bo to może się źle skończyć. O kurczę, Dawid, już widzę, że on tutaj, słuchajcie, nie wytrzyma. Jest ledwo co. I nam się posika za chwilkę, po prostu. Dobra. On pójdzie do toalety. Milena, jak ty? Czasami właśnie mam tak, że nie mogę się przełączyć z Sima na Sima. Wkurza mnie to. To jest też po tej ostatniej aktualizacji. Ja widzę, że ty też tutaj do toalety musisz lecieć. O matko. Jest trzecia nad ranem, słuchajcie. Masakra. Ja nie wiem, jak on wstanie nawet o tej drugiej do pracy. No to lećcie do tych kibelków. No szybko. Co jest? Przyblokowaliście się? No, czy ja was trzymam tutaj przy tym barze? Dobra, ten się odmulił i idzie, a Milena też, no ale ja nie wiem, czy oni zdążą. Mam nadzieję, że tak. Gdzieś na dole są kibelki. Tutaj chyba. Dobra. Moi drodzy, ja już będę kończyć pomału. Jeszcze tylko dotrzemy do domu. O mój Boże, co tu się dzieje w tej toalecie? Co to w ogóle jest za ikonka? Swędzenie. Rój niewidzialnych owadów, o fuj! Słuchajcie, będziemy musieli się wyleczyć. Dobra, korzystaj z tego kibelka.
No korzystaj, kobieto. Ty też proszę mi bardzo tutaj skorzystać. No jazda, szybciutko. Milena, widzę, ma chrosty tutaj na całym ciele. Niedobrze, niedobrze. Ona w ogóle źle się czuje z tego, co mogę tutaj zaobserwować. Dobra, lecimy szybciutko do domu, słuchajcie, i widzimy się na miejscu. Moi drodzy, Milena wzięła sobie lekarstwo, już się czuje lepiej i wszyscy poszli spać. Taka oto historia na koniec. Myślałam, że tutaj, wiecie, na jakiś tam jeszcze romantyczny wieczór tutaj pociągniemy czy coś, ale już naprawdę było późno, a raczej wcześnie, więc musieli się położyć. Poza tym Milena też nie czuła się za dobrze. W następnym odcinku mam zamiar co jakiś tam czas spędzić z naszymi siostrzyczkami. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zobaczymy, co tam u Dawida w pracy. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się i pa pa!